Halo, halo, cześć, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w ten piękny, sobotni, chciałem powiedzieć wieczór, ale siemanko, w piękny, sobotni, popołudniowy, słoneczny dzień. Tak, tak to miałem właśnie powiedzieć, a jest piękny tym bardziej, że mamy wrzesień. Godzina 14.30, już 14.30, no nieważne, mamy piękną pogodę wrześniową. Sezon niestety dobiega ku końca, ale trzeba się cieszyć z tego, co jeszcze mamy. Prognozy pogody są naprawdę obiecujące na przyszły tydzień. Jeden dzień nawet ma być 24 stopnie. Miałem dzisiaj w ogóle taki dylemat, czy ubierać skórę, czy moją letnią kurtkę, ale teraz już widzę, że to była dobra decyzja, że ubrałem skórę, bo naprawdę jest no, chłodna, bo chyba nawet niecałe 20 stopni jest, około 19. Jedziemy sobie dzisiaj patrolowo się przejechać. Może kogoś złapiemy dzisiaj po drodze, ale tego jeszcze nie wiem. Poczytam dzisiaj wasze komentarze trochę, bo widziałem, że tam sporo pytań w tych komentarzach jest. What to do? Stwierdziłem po prostu, że nagrywam odcinek, w którym trochę bardziej na niektóre pytania bardziej dogłębnie odpowiem, że tak powiem. Kurwa, przydałoby się umyć ten motor też, jaki ujebany, masakra. Ogólnie tak jak mówiłem, sezon niedługo dobiegnie końca, także mógłbym w sumie zrobić takie podsumowanie, ale to chyba jeszcze nie jest na to pora. Bo ja podejrzewam, że nawet w październiku jeszcze jak będzie 10-12 stopni na plusie, to ja i tak będę wyjeżdżał. Także i tak będę nagrywał i tak. Zobaczymy, na co pogoda pozwoli. Jak na razie jest fajnie, jest elegancko. Tydzień był taki zeszły, taki dosyć deszczowy i nawet nie było w ogóle możliwości wyjechania na drogę. No ale teraz jest elegancko, naprawdę. Założyłem sobie moje oryginalne, kurwa, jak to się mówi, etui? Obudowę, przepraszam, obudowę z GoPro. Wydaje mi się, że teraz to wygląda bardziej schludnie. Nie jest to takie duże. Bo wcześniej miałem obudowę też z wejściem na adapter, który mam teraz za kamerą. Także wydaje mi się, że wygląda to teraz dużo lepiej. Ale zobaczymy, czy on się tam będzie w ogóle trzymać, czy mi nie wyleci po drodze. Ale może nie będę tego dzisiaj testował. Nie wiem, czy jechać go opierdzielić na szybko. O, tak na szybko to mycie motocykla to takie do dupy trochę jest. Bo jednak no, przy motocyklu trzeba się bardziej postarać troszkę niż przy samochodzie, pyk, pyk. Dużo też się pytań pojawiało, to już mogę odpowiedzieć na nie teraz w sumie. Pytania takie w stylu, czy i kiedy zmieniam motocykl? Czy w ogóle zmieniam na jakiś motocykl? O matko, ale tu wystaje. Nigdy się jakoś w tym temacie nie udzielałem jakoś bardziej, więc teraz może odpowiem. Wolne. Jak na razie, na ten rok nie zmieniam na 100%. A też z paru powodów. Pierwszy i w sumie najważniejszy powód jest taki, że z tym motocyklem naprawdę się totalnie nic nie dzieje. Jestem pełen podziwu, bo jeszcze nie miałem nigdy tak, żeby w ciągu trzech sezonów nie robiłem... No, po prostu nie było zrobione nic w tym motocyklu. Także to jest z takich większych powodów. Co mnie tu smyra po nodze? Kurwa! A nie wiem, może mi jakaś mrówka wleciała pod spodnie. Ogień. Zaraz wam dokończę. Dobra, jadę 100 na godzinę. Mam nadzieję, że mnie będzie słychać. Sebergom się naprawdę totalnie nic nie dzieje. Też nie chciałbym się dobrego motocykla na razie pozbywać. Ja powiedziałem, że w sumie jest kilka powodów, a to jest taki jeden największy powód, dlaczego nie chcę się tego motocykla pozbyć. Ale jeżeli już, nie wiem, ogólnie cały czas myślę nad tym. Jeżeli już, to w przyszłym sezonie coś zakombinuję może nad jakimś motocyklem nowym. I raczej będzie to sport, nie będzie to nic innego. Chociaż czasami mam też myśli jakieś takie, żeby sobie kupić coś w stylu jak ma Laksa. Kto nie zna Laksy, niech do niego zapierdala na kanał. Laksa jeździ na Yamaszce MT. Gdzie, jak to się znowu wymawia? Ja zawsze zapominam. Yamaha Tracer 900 GT, to nie jest MT, to ma, no, to... No dobra, to jest MT, ale to się nie nazywa MT. Yamaha Tracer 900 GT. Zobaczymy, co przyniesie przyszły sezon. Jak na razie ten sezon zostaje przy tym sprzęcie.
Właśnie, muszę pilnować prędkości, nie ze względu też na to, że mnie nie będzie słychać przy większych prędkościach, ale też ze względu na to, że uzbierałem kolejne punkty karne i mam ich już 12. Także nie za ciekawie. W tym miejscu chciałbym serdecznie pozdrowić odcinkowy pomiar prędkości w Tarnowskich Górach. Dziękuję bardzo za 2 punkty i 100 zł mandatu. Może tak troszkę na kolanko poschodzić, to jest troszeczkę brudno, ale niebezpiecznie. Czysta kamera? Kurwa, nie wiem, nie widzę. Czysta, tego muszę pilnować. Wydamy nasz piękny Lubliniec. Ponownie, o. Policja! Hello! O, wiem, gdzie was zabiorę. Pojadę z wami na słynny parking piętrowy w naszej metropolii. I tam w sumie trochę podpowiadam na te pytania, które były. O ile nikogo tam nie będzie, bo ja nie lubię tak przy ludziach. Kiedyś, kurde, pamiętam, miałem taką sytuację, że nagrywałem dla was odcinek, co potem się okazało, że jednak kamera mi nie nagrywała. No ale nieważne. I też się gdzieś tam zatrzymałem i gadałem do tej... czytałem jakieś komentarze z telefonu. A co się okazało, za mną był jakiś człowiek. Jakoś tak się dziwnie na mnie patrzył wtedy, że gadam sam do siebie. Pomyślał chyba, że jakiś psychiczny jestem albo coś w tym stylu. No nie wiem. Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ach. Inflacja lubi to. O, motorzystę mamy. Światełka oczywiście. Siema. To była Yamaha MT. Starszy model chyba. Obserwują mnie, pierdolę. Gorąco. Andrzej albo Darek, daj zielone. Prosimy, panie Darku. 6-15-9-8. Ja pierdolę. O. Pam param pam 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 pam. Troszeczkę przeginasz, Krzysztofie. Ale jaja. Dobra, skręcamy w prawo. Skręcamy w prawo. Uwaga na głowę. O, R125. Obczajcie. Mój motocykl, który miałem kiedyś. Mega. Aż mi się stare czasy przypomniały. Naprawdę super maszyna. I nie wygląda na 125. A tak swoją drogą to... nie wiem, czy ktoś się... Nie wiem, dlaczego ktoś nie zabiera tych kasków. Czy ktoś się nie boi? Przecież to można podpierdzielić. No ale... A potem wyjdzie tak, że ktoś się podpierdzieli i będzie na mnie. Ale fajnie. Ja tu tak lubię podjeżdżać. Jest naprawdę elegancko. Oj, oj, wykupiłbym teraz. Uj, tu, tu, tu. W sumie tam jest słońce, będą ładne widoczki, ale mi będzie gorąco. Trochę dupa. Jeszcze jakiś cień? Chuja, tu nie ma cienia. Znaczy ja wiem, czy te widoki są takie zajebiste, tu nic nie widać. Dworzec jedynie. O, piękny dworzec gminiecki. Tylko tą flagę Unii Europejskiej bym wypierdolił stąd. No, flagę Unii bym wyjebał. A poza tym sądzę, że Unia Europejska musi być zniszczona. Dobra, zjedziemy sobie na dół może. Albo nie wytrzymam tu tyle. Generalnie
sobie stanę tu. Tu będę miał wszystko na widoku. A w sumie tu też są ładne widoczki. Jest trochę schłodniej. Tak, stanę sobie tak. Jest gorąco, jak się jeździ po mieście. Nawet przy 19 stopniach ręka mi się nawet spociła. Nie ma nikogo za mną. O, tam jest jakiś pan. A, nie będzie słyszał. Dobra, słuchajcie. Będziemy w sumie oglądać te komentarze od najnowszych. Siema, powiedz mi, jak zrobiłeś tym interkomem, że masz komunikaty po polsku. Na filmiku nie widzę. Na filmiku nie widzę, ale czy ty masz ten sam interkom co Eryk? Nie mam tego samego interkomu co Eryk. Generalnie mam interfona TUR. I jak mam komunikaty po polsku, po prostu gościu, który mi to sprzedawał w sklepie takim z interkomami, o ile dobrze pamiętam, w Zabrzu. Chyba w Zabrzu, tak. On mi wgrał po prostu język polski. No i tyle w sumie, ja nie wiem, nie mam pojęcia, jak to się robi. Są jakieś konkretne plany, by pojechać na tor, czy na razie same chęci? No, powiem ci, że była jedna możliwość, ale ostatecznie zrezygnowałem, bo po prostu koliduje mi to z pracą i nie mam po prostu kiedy, a na taki tor, no nie oszukujmy się, musi być ładna pogoda i musi być w sumie cały dzień wolny, więc to mi jakoś zawsze krzyżowało plany. Jak miałem wolne, to pogoda była zła, jak nie miałem wolnego, to pogoda była zajebista. Także no, bardzo bym chciał i jak będzie możliwość, to na 100% się przejadę. CBR kumpla to 125? Nie, od Eryka, jeżeli chodzi o Eryka CBR, to jest 500. Jak się nazywa ten motocykl? Honda CBR 600 F4 e-sport. Ta nazwa jest taka długa, że ja czasami nie ogarniam, po prostu gubię się w tym wszystkim. W jaki sposób ogarniacie łączenie interkomu w większej liczbie osób? No generalnie jest to bardzo ciężkie i czasami niemożliwe do zrealizowania. Z tymi interkomami zawsze były jaja i zawsze chyba już będą. Czasami da się połączyć w trójkę, czwórkę, czasami się nie da, trzeba zrobić grupową konfę na Messengerze albo na jakimś komunikatorze po prostu typu WhatsApp, no albo po prostu zrobić, zadzwonić do siebie i grupową taką konferencję telefoniczną zrobić. No ale niby się da, ale jakość tego połączenia jest naprawdę tragiczna i no jest naprawdę dużo gorzej wtedy niż rozmawiać po prostu normalnie, być połączonym przez interkom. Wszystko zależy od tego, jaką kto ma markę i czy po prostu te interkomy ze sobą się parują. Najlepiej by było, jakby wszyscy mieli tą samą. No ale niestety tak to nigdy nie będzie, chyba to jest po prostu niemożliwe, żeby wszyscy mieli jednakowej firmy. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle z pytaniami. Jeżeli macie jakieś kolejne pytania do mnie, które bardzo byście chcieli zadać, to napiszcie je w komentarzu pod tym filmem i teraz jeżeli będę nagrywał kolejny odcinek, jeżeli będę na pewno, to wybiorę pytania tylko z tego odcinka, także zadawajcie je tam na dole, tam o. A teraz na sam koniec jeszcze wybiorę dwie osoby, które serdecznie pozdrowię wraz z moim motocyklem. Także lecimy może tu. O. Pozdrowisz mnie w następnym odcinku. Uwielbiam twoje filmy, są mega fajne. Użytkownik Vercix. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie i dziękuję ci bardzo. Dobrze, i lecimy jeszcze dalej. Pyk. Lecimy dalej jeszcze. Prezes 1. Krzychu, pozdrowisz. Pozdrawiam cię również bardzo serdecznie. Użytkownik Piwko, również cię pozdrawiam. Także dziękuję wam wszystkim za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku i koniecznie, jak to standardowy youtuber zawsze mówi, zostawcie łapkę, subskrypcję i komentarz. Dziękuję za uwagę, do następnego.